Podekscytowany, ponieważ dzisiaj witamy się z wami z Pet Beach. Cześć, jesteśmy na Pet Beach. Jak słychać, Fabi jest podekscytowany, idzie na swoją plażę. Chodź, prowadź. Idziemy na plażę dla piesków, tak? Także zaraz wam pokażemy, jak to wygląda. Pieski tutaj muszą być trzymane na smyczy. No, ale to już nieważne. Ważne jest to, że można tutaj je wprowadzać. I zobaczcie, są też woreczki na kubki. A my idziemy zobaczyć plażę. Tutaj idziemy kawałeczek taką właśnie dróżką. I zaraz powinniśmy dojść do plaży. Plaża znajduje się jakieś, nie wiem ile, 10 km od Clearwater? Tak. Jechałyśmy tutaj jakieś 20 minut z Clearwater, także... Piesiule się boją, bo tam coś... krzakach wariuje. No i nic, idziemy. Pierwsze kroki Fabia w Zatoce Meksykańskiej. Prawda, Fabusiu? To właśnie? Powiem wam, że plaża jest całkiem spoko. Bardzo fajnie. Zobaczcie, to jest taki cypelek. Prawda, to jest troszkę glonów, ale tam już ich na przykład nie ma. To nie bój się. Fuh, woda chlapna by. No, mi się Fabuś. Tam założę kamizelkę chyba. Ojej, podoba mi się. Co tam jest? Jest to nam na żółwia. Stanęłam na czym, że to popłynęło. Dobra, nieważne, zobaczcie, Fabio, założyłyśmy kamizelkę z Easy Doga do pływania. Idziesz, Fabio, do wody. I w ogóle zobaczcie, jak dzielnie. Jak dzielnie sobie maszerujemy. Wygląda, zobaczcie, jak jest mokry. No, chodź, ale podoba mi się to, woda. Musisz go do przodu prowadzić. Dawaj, Fabio. Podoba mi się woda. A nie jestem stanę na tego żółwia, teraz ja. No to idźcie do przodu, Fabio. To moja pieszka. Ej, do przodu. Podoba się. Do przodu idź. Chodź, Fabio. Ja sam muszę. Boi się dalej. Chodź sam. Nie łapiemy tego. Fabio. Chodź do pani. No zaczął nosić kamizelka. Płynie? Ojej, nóżki moje. Ojej! Brawo, płyń! Płyń! Brawo! Płyń. Brawo! 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 Ojej! Yeah. Ojej! Nasz dzielny Fabu. Widziałaś? Nagrywałaś? Płynął. Zobaczcie, jak Fabio szaleje z piłką od Aquatic Tank. Zaraz ją chyba rozbroi, co? Zobaczcie, co Fabio zrobił z piłką. Wbrew pozorom, mimo to, że tak ją pachnie, to Fabio uwielbia Aksa. Bo Aksa też ubezpiecza pieski w podróży.
polecamy Wam właśnie dokupienie takiego ubezpieczenia, czyli rozszerzenie Waszego ubezpieczenia. O. Jeżeli podróżujecie właśnie ze swoim pupilem, to zobaczcie, jak się potem będzie cieszył. I nie będziecie się martwić, bo jest ubezpieczony, jest bezpieczny. I może się spokojnie bawić. Oczywiście nie zapomnijcie o przestrzeganiu bezpieczeństwa. I tak jak my widzicie, kupiliśmy kamizelkę Fabio, żeby czasami nic nie stało. Mimo to, że pieski potrafią pływać, to wiecie, różnie jest. Fabio, maltretowałeś naszą piłkę. Na szczęście mamy jeszcze drugą. Dokładnie, jeszcze jest dla nas. Ta dla Fabio, druga dla nas. Fabio! No i Fabio, kolejna próba. Pływanka. Nie chodźcie, podoba mu się. Powiem Wam, że super jest ta kamizelka, prawda? Sprawdza się idealnie. Płynie. O, i sam popłynął. Brawo! O, i poszedł z falą. Brawo! Jezu, jak fajnie, nie? Podoba się? Brawo, dzielny pływak! Clearwater 2019! Patrzcie naszą dzisiejszą stylówkę na zwiedzanie Tampy. Ktoś tu do mnie spopugował. No. I słuchajcie, jesteśmy, to jest centrum Tampy. Jedyne chyba najpiękniejsze miejsce, do którego trafiłyśmy w Tampie. Ponieważ Tampa tutaj głównie skupia się na lokalnych biznesach, centrach biznesowych, konferencyjnych. I nie posiada żadnego takiego centrum jakby turystycznego z pamiątkami, jedynie hotele lub CVS oferują takie gadżety, ale my tutaj znalazłyśmy... Ale opatrzyli się, że Tampa jest pet friendly i wszędzie wpuszczają z pieskami. Także dodatkowy plusik, my tutaj sobie spacerujemy, idziemy właśnie po kawę. I wpadłyśmy tylko na chwilkę, także zaraz stąd wyjeżdżamy. I jeszcze dzisiaj zajedziemy na kolejną psią polarze wieczorem, także pewnie Wam pokażemy. A tutaj jest sklep Unlock Tampa Bay Visitor Center. Jedyny taki punkt, gdzie znajdziecie magnesy lub jakieś pamiątki z Tampy. I zobaczcie w Clearwater. Także znalazłyśmy Pet Friendly Beach. Także jest plaża przyjazna pieskom. Pieski mogą być na smyczy i trzeba po nich sprzątać. Ale zobaczcie, tutaj jest piękna plaża, gdzie możecie wpaść z pieskami. Także polecamy to i myślimy, że to będzie miejscówka dla nas blisko samego Clearwater, głównego deptaku, i dokładniej znajduje się w Mandalay Avenue Beach Access. Także polecamy. Zachody słońca tutaj w Clearwater są naprawdę przepiękne. Zobaczcie sami. Kto tak ładnie płynął dzisiaj? Kto tak ładnie dzisiaj płynął? Fabio, tak? Cio pływaku mój. No przecież słucham. No pływałeś dzisiaj na plaży. No ja wiem. No tak. I w kapłoku. I w kamizelce, tak? O! Komu się podobała kamizelka? Dzielny Fabio, ratownik nasz. A mam porzucać, tak?